Hej, witam was serdecznie w drugim odcinku z Przygód w Kosmosie. Tak by to można nazwać. Oczywiście zaczynam w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyłem. Teraz idziemy na poszukiwania kolejnych części stacji. Nie, to raczej jest głupi pomysł, żeby tak z shiftem od razu używać na maksa? Nie. Okej, to mogę się troszkę naprawić. Dobra. Dlatego jeszcze raz tutaj pójdę. Hold. To mi też oczywiście podwyższy poziom tlenu, który oczywiście jest niezwykle potrzebny w tych warunkach. Dobra, wracamy. Wracamy i szukamy kolejnych elementów stacji. Nic ciekawego nie było, ale skoro już tu jestem, to chciałbym ciebie zgarnąć. A tak na wszelki wypadek. Oła. Okej, no prawo, lewo, tutaj znowu nigdzie nie dojdę. Tamto centrum dowodzenia okazało się ślepym zaułkiem. Chyba że potrzebowałbym jakiejś tam karty do przejścia. Karty dostępu, oczywiście. Okej, przed wyprawą chciałbym jeszcze tylko sztachnąć się tutaj. Powolutko. Okej. Może być i to. Lećmy więc do tej kuli. Zobaczmy, co tam uda nam się znaleźć. Ta kula wygląda jak taki trochę reaktor w środku. Strasznie dużo powietrza zużywam, żeby tam dolecieć. Miejmy nadzieję, że w środku znajdę coś. Szkoda byłoby tak od razu umierać. Ale już całkiem niedaleko. Aha. Nie wiem, czy to nie był błąd, że tutaj przyleciałem. No właśnie. To był bardzo duży błąd. Takie rzeczy się zdarzają. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że teraz uda mi się troszkę odkryć więcej, bo jednak no niewiele mi się udało. Okej. Tam już byłem. Teraz jestem tutaj. A chciałbym chyba tutaj polecieć. Thank you.
Tam jakiś sygnał radiowy. Okej, skanowanie nic nie przynosi. No, lećmy. Do przygód. Miejmy nadzieję, że tutaj znajdę jakieś ampułki z tlenem. Bo znowu zaczyna się robić mały problem. Okej. Została jedna. Houston, mamy problem, ponieważ tu nie ma żadnego tlenu. Więc przyjdzie mi zginąć po raz drugi. Niestety. No to nie jest dobre rozwiązanie. W ciągu 2 minut zabiłem naszego astronautę po raz drugi. Próbujmy jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Miejmy nadzieję, że teraz wyjdzie o wiele lepiej. Okej, pech w tym, że jestem tutaj. A tutaj nie chciałbym być. Musiałbym wrócić do miejsca, gdzie byłem przedtem. Zdobyć troszkę tlenu i ruszać dalej. I taki jest teraz zamysł. Przynajmniej odnoszę wrażenie, że tego nie popsuję. Okej. To mi pokazuje tylko skrzynie, które są puste. Ale obok skrzyń jest tlen. I ten tlen niezwykle mocno chciałbym zdobyć. Okej. Ale stój. Małe rozeznanie w przestrzeni. Gdzie ja jestem? Tam jest to rozwalona część stacji. Pytanie, czy musiałbym aż tam dotrzeć? Że tam to oznacza mega daleko. Dlatego chciałbym jeszcze jedną porcję tlenu sobie zażyć. No nie wydaje mi się, że to jest mądre rozwiązanie. Ponieważ najzwyczajniej tam nie dolecę. Tam już byłem i wiem, że tam nic nie ma. Chyba muszę tutaj z powrotem polecieć. Później przedostać się tam dalej. A jako, że te stacje są dosyć blisko siebie, to to się wydaje najbardziej logiczne. Sęk w tym, że tutaj nie mam żadnego tlenu, co może okazać się niezbyt mądrym posunięciem.
Okej, okay, przelecę sobie tędy. O dziwo, nic mi się nie stało. Goddammit. Tak, umarłem za taśmę. Po raz trzeci. To nie było dobre rozwiązanie. Ale przynajmniej już wiem, że też tutaj nic nie ma. Niestety. To się nazywa po prostu peszek. Okej, okay, znowu jestem koło ciebie. Oczywiście, nie napawa mnie wielkim entuzjazmem. Pytanie, czy tamto wszystko... Powinienem najpierw tamto przejrzeć? Żeby móc... jakby przejść dalej. Oczywiście po lewej stronie na dole widzę, że... mam odblokowaną tylko jedną rzecz spośród pięciu. To by świadczyło o tym, że jest pewna droga, aby mógł podążać tutaj właśnie. Tylko kwestia tego, aby dobrze po prostu zbadać. Może jakieś ulepszenia kombinezonu? Okej, kapsułkę sobie wezmę stąd. No już prawie. Okej. Okej, kryzys zażegnany. Nie umrę. Przynajmniej jeszcze teraz. Hardiman Aerospace North Star 4. Catastrophic event detected. Origin point. Terminated. Okej, to bym wolał raczej... nie wpadać. Bo jeszcze mnie porazi prąd i będzie mała lipa. Dlatego sobie to po prostu ominę. Okej, tlen mam tutaj blisko, więc spokojnie sobie do niego dolecę. A ten pierwszy z góry. Okej, złapane. Lećmy więc dalej. Okej, troszeczkę tutaj udało mi się przyspieszyć. Ale tu byłem na samym początku. Czy coś mogło mi tutaj umknąć? Dobra, zgarnę sobie ciebie. Potem polecę dalej. Oczywiście tak zapomniałem wspomnieć, ale gra ta jest na silniku Unreal Engine 4, dlatego tak ładnie wygląda. I to się ceni. Tu mamy zamknięte drzwi po lewej. Tylko pytanie, czemu?
Weźmy sobie Len. No bierz go. Ah, fuck. Czemu go nie brałeś? No dobra. Tym razem się udało. I lecimy dalej. To trochę wygląda jak tunel bez jakiegoś dalszego wyjścia. W sensie nie za bardzo wiem. Nie za bardzo wiem, dokąd miałoby mnie to prowadzić. No to można powiedzieć, jest koniec drogi. Przebyłem całą tą stację i de facto nic nie znalazłem. A teraz się jeszcze od tego oddalam, co oczywiście nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. I zaczyna mi troszeczkę brakować tlenu. To może stanowić pewien malutki problem. Okej. Złapane. Czyli po prostu jak jestem... Kurde, trochę to głupio zabrzmi, ale w kosmosie trzeba rozróżnić tą część, gdzie jestem w stacji jako tako, od tej, którą jestem poza. I tam poza po prostu ginę. Znaczy, szybciej tracę powietrze. Okej, moi drodzy, ale to byłoby na tyle w tym odcinku, więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Manual oxygen refill required. Hardiman Aerospace North Star 4.